Dwa bardzo podobne urządzenia. Note 5 i Note R2. Który wybrać? Czy one się czymś różnią? Zdecydowałeś się już kupić notatnik einkowy? inkowy. Prawie, że kupiłaś lub kupiłeś R i mówisz, o kurczę, ale jest coś bardzo podobnego. Troszkę droższy ten Note 5. A to który wziąć? R czy Note? No to myślę, że po dzisiejszym filmie będziesz mieć jasną odpowiedź w tym temacie. A nazywam się Bernard Fruga. No i właśnie na tym kanale rozwiewam tego typu wątpliwości w dżungli cyfrowej. Oczywiście jak zwykle tutaj w opisie linki do urządzeń i do różnych ciekawych stron. Także zachęcam, żeby potem też spojrzeć i sobie znaleźć to, czego potrzebujesz na dole. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Note 5 i Note R2. Czym one się różnią? Zacznijmy może od nota 5, bo to jest urządzenie, którego używam od listopada ubiegłego roku, czyli to już ponad kwartał. No i czymżeż ono się charakteryzuje? Poza tym, że kosztuje w tej chwili, gdy nagram ten materiał, mniej więcej 2700 zł, plus ETUI mniej więcej 230 zł. Przede wszystkim tym, że kształt tego urządzenia jest w pionie i wygląd taki jest bardziej biznesowo klasyczny, w odróżnieniu od R, do którego za chwilę przejdziemy. To, co bardzo lubię w Note 5, to ETUI książkowe. Ja wcześniej używałem R i powiem Wam szczerze, wolę dużo bardziej. Wolę to ETUI, które dostałem razem z moim Notem. Argument, który dla mnie był istotnym argumentem, to czytnik odcisku palca. Dlatego, że o ile w Note R musiałem wpisywać pin, jeżeli chciałem, żeby mój notes był zabezpieczony, o tyle tutaj na górze po prostu przy włączniku prądu mam odcisk palca łatwiejsze odblokowanie ekranu. No właśnie, skoro o ekranie to taki czwarty argument, czwarty powód, który odróżnia Nota od Era, no to jest elastyczny ekran. Dlatego że tutaj producent użył innego materiału, plastikowego ekranu, moja wersja Note 5 pochodzi z listopada ubiegłego roku, więc ten ekran faktycznie jest elastyczny, bo ta folia na nim naklejona nie jest twarda. Z tego co słyszałem, najnowsze wersje piątki, mimo elastycznego materiału plastikowego, mają twarde szkło na górze, więc być może tutaj ta elastyczność nie jest koniecznie takim argumentem. No i coś co dla mnie nie ma znaczenia, ale z takiego recenzyjnego obowiązku powiem, tu jest głośnik stereofoniczny, natomiast w Note R jest monofoniczny. I to jest to, co ma Note 5, czyli to urządzenie, którego ja używam. No a jeżeli po drugiej stronie równania kładziesz sobie Books NOTE R2, czyli urządzenie, które kosztuje 2400 plus mniej więcej 180 za etui, czyli zaoszczędzisz plus minus 300 zł, to czym ono się będzie różniło? No jak widzisz, ono inaczej wygląda. Dlatego, że kształt ma taki bardziej poziomy, dlatego, że ta belka akcesoriów jest tej po lewej stronie od ekranu i ten wygląd, jak dla mnie, jest bardziej nieformalny. To znaczy, NOTE 5 bardziej mi pasuje do kontekstu biznesowego niż NOTE R, ale to jest bardzo subiektywne. Etui. Tutaj ci z was, którzy lubią mieć takie tabletowe tui, czyli możesz jego używać jako takiej książeczki, ale też jako podstawki, będą zadowoleni. Mnie to tui w Books R nie pasowało dlatego, że ten, to mocowanie plastikowe moim zdaniem było no, kiepsko zrobione, znaczy w moim przypadku te, te rogi po prostu już pękały. R ma żyroskop, którego nie ma Note. Na czym to polega? No na tym, że po prostu, jeżeli obracasz urządzenie w poziomie czy w pionie, no to ekran się automatycznie dostosowuje. W Note 5 musisz kliknąć, żeby to przełączyć. Dla mnie to nie miało znaczenia, dlatego że i tak miałem ten żyroskop zwykle wyłączony, bo nie lubiłem jak urządzenie samo zmieniało orientację, ale ci z Was, którzy lubią taki automatyzm, że odwracasz i ekran ci się dopasowuje, to działa. R ma nieco inny materiał, to znaczy ten ekran, który jest. Już pod tym, tą szybką zewnętrzną, jest na bazie szkła. Czyli w Note był na bazie plastiku, to jest na bazie szkła, co sprawia, że obraz podobno jest dużo ostrzejszy. Ja w tej chwili nie mogę porównać to jeden do jednego tych dwóch ekranów, więc nie mogę wam powiedzieć, ale słyszałem, że dzięki temu, że to jest na bazie szkła, to jest to bardziej ostry. Obraz szczególnie przydatny do czytania. No i to, co już mówiłem wcześniej, piąty argument jest to urządzenie mniej więcej 300 zł tańsze niż books note 5. Także to może być ważny argument. I to jest te pięć argumentów, które odróżniają note od R. Przypuszczalnie już grubsza wiesz, czy masz ochotę położyć te kilkaset złotych więcej na stole i kupić Nota, czy stwierdzasz, że nie ma sensu. Biorę. R. Ponieważ i jedno, i drugie urządzenie ma wiele wspólnych cech. Teraz pozwólcie, że takim mm, rytmicznym krokiem wymienię te rzeczy, które obydwa urządzenia mają, czyli nie pomylisz się dokonując wyboru, bo będziesz miała to i w jednym, i w drugim. Po pierwsze, to są obydwa gadżety na bazie Androida 11. To tyle ważne, że poprzednia edycja, czyli ten R1 i Note 3 były na Androidzie 10, i prawdopodobnie ten Android 10 nie będzie upgrade'owany z tych poprzednich, to już masz Androida 11, czyli na parę. Lad na święty spokój. Ekran jest podświetlany we dwóch urządzeniach, co jest ważne dla tych z Was, którzy brali pod uwagę Remarkable, bo Remarkable ekranu nie ma podświetlanego. Na obydwu urządzeniach na ekranie jest naklejony filtr. Co jest szczególnie miłe dla tych z Was, którzy kiedyś kupowali czy R1 czy NOTA 3. Musieli sami sobie iść ten filtr na ekran naklejać. Tutaj filtr porządny, moim zdaniem, filtr jest naklejony. Czwarta cecha obydwu urządzeń to jest filcowa końcówka rysika. Poprzednie edycje miały takie twarde, plastikowe końcówki. To jest filcowa, zbliżona do Remarkable, moim zdaniem dużo lepsza niż było to wcześniej. Kolejny argument, obydwa urządzenia są bluetoothowymi urządzeniami, które akceptują połączenie zewnętrznych klawiatur. Praktycznie chyba dowolny klawiatur. Ja używam klawiatur Logitechowych, można też oryginalne, boksowe kupić, czyli można używać tego jako takiej elektronicznej maszyny do pisania. Obydwa urządzenia mają mikrofon i głośnik, czyli jeżeli chcesz tego użyć jako takiego dyktafonu, gdzie notatkę głosową dorzucisz albo sobie puścisz muzykę w tle w czasie pisania, no to oczywiście jest to możliwe i w Note 5, i w R2. Interfejs jest prawie że po polsku. Znaczy, mówię to troszkę sarkastycznie, dlatego że jest tłumaczenie język polski, ale jest tak dużo błędów, jest tak moim zdaniem, kiepsko zrobione to tłumaczenie, że powiem jest interfejs prawie że po polsku. Kolejny argument to jest rozpoznawanie transkrypcja polskiego tekstu, takiego odręcznego, nadrukowany. I to mi się wydaje całkiem przyzwoite, chociaż niektórzy z was narzekali, że, że to jest poniżej standardów, których oczekujecie, dla mnie jest to wystarczająco dobre. Jeśli o parametry techniczne, to obydwa urządzenia mają 64 GB pamięci na nasze dane i 4 GB pamięci operacyjnej, czyli RAMu. Jest obydwu bateria o tej samej pojemności, czyli 3000 mAh. Także teraz już widzisz, co odróżnia nota od ERA, a co te urządzenia mają wspólnego. No i można by powiedzieć. W zasadzie dla wielu z was rzut monetą mógł być tym rozstrzygnięciem. Dla mnie tym rozstrzygnięciem, które poszło w stronę mm, Books Note 5, to było między innymi to, że to urządzenie wygląda moim zdaniem w takim stylu, który bardziej im pasuje. Etui, dużo bardziej mi się podoba to, które dostałem z Note piątym oraz ten odcisk palca czy odblokowanie. To było dla mnie ważne, ale dla ciebie to może być nieważne i masz powiedzieć: Nie, nie, nie będę dopłacać 300 złotych, zapłacę nieco mniej, kupię. Books Note R. To tyle moi drodzy. Na dzisiaj pogodnie Was pozdrawiam. Polecam też ten film, którego tutaj okładkę widzicie z boku. Zachęcam do komentarzy, pytań, dyskusji tutaj na dole pod tym filmem. Tutaj zawsze chętnie wchodzę z Wami w interakcję. I pogodnie Was pozdrawiam.